Nie mówcie mi... Lee? Nie, to jest sen, to jest sen na 100%. To jest sen, do jasnej cholery. Nie, nie, nie będziecie mnie... Nie zrobicie mi tu mindfucka, ja wiem, że to jest sen. What was it about? Doug? He's bit. We don't know how this works yet. Maybe it's like a cold. Przestań. His mom's a doctor. Maybe she can help him. When I was a kid, I never got sick. But my brother always had something. On umrze. I know it. You don't know that? Mam proroczy sen. Miałem proroczy sen. Kurwa, fraps! Why? I called him a crybaby when I hid the bug in his pillow. Oh, that's okay, honey. You didn't mean it. Napije się. Lee? Why did Lily... Ty jesteś martwy! Clementine, nie! She was sad, Clem. Nie wierz w to. That can make people angry sometimes. Z powodu jej taty. Because of her dad. Yeah. Clem, people don't always make sense. How come? Because bad things happen to everyone. And it's hard to keep being yourself after they do. What do you think? Should we have left her behind? Nie. No. Maybe we should have. I don't know. I don't know if we did the right thing. How can you tell? Well, it's not like math, Clem. Sometimes there just isn't the right answer. I hate math. Me too, sweet pea. But part of growing up is doing what's best for the people you care about. Even if sometimes that means hurting someone else. I don't want to hurt anyone. It's not that easy. No właśnie. I'm scared, Lee. What can I tell you to make it better? Że będzie dobrze. That it'll be okay. It will. It's gonna get better, Clem. You'll make it better. Everything's gonna be all right. Let's try to get some sleep. O nie. I się sen skończy. Okay, Lee. No. On the left. Slow down. Shut up. No i git. She's awake. Gdzie są Mike i Bonnie? I Arvo. Hey you. Clem. Oh, thank God. You passed out from the shock. What happened? Piece of shit, Rusky shot you. We had to run the truck to keep you warm. How do you feel? It hurts. Couldn't find the bullet. Must have gone clean through. It'll burn a while, but you'll be fine. Those sons of bitches. I mean, I expected it from the Russian. But Mike? I could tell they were working on something. I didn't think they'd go that far.
Yeah, well, who would steal our food and shoot a kid? He never should have thrown in with trash like that in the first place. Is Bonnie okay? They took off on foot. Didn't get this puppy, thanks to you. Now that Clem's awake, we should talk about where we're going. We're headed north. What, to find Wellington? You sure talk a lot of shit, but you got a better plan? We head south, back to house. Carpet camp? The fuck kind of plan is that? I think Bonnie said there was more formula back there. And we actually know where it is. And it was overrun by a damn Przestańcie się kurwa kłócić. I don't care where we go. Just please, stop arguing. She's the one that's going off. Because you won't listen to a thing I'm saying. What's that? You're talking into my bad ear, sweetheart. Jackass. Oh, I still can't hear you. Look, even if there is some place up here... Ale kurde, jak te Wellington... Jak do tej pory tam żeśmy szli... Czemu mielibyśmy zawrócić? How's that sound? Whatever. I give up. Get your feet off the dash. Let's play a game, Clem. I spy with my little eye an asshole. Your turn. Grow up. Go to hell. I'll pull this fucking car over. Go ahead. You wanna die? Boje, zachowujecie się jak dzieci. Children. Me? I couldn't see the damn road. Bet you're having trouble seeing a lot of things these days. You shut your fucking mouth. I am done. Playing games with you, Jane. Fuck you. You don't know a damn thing about me. Oh, Jezu, zamknijcie mordę. Nothing. Nobody cares about you. And you don't care about nobody but yourself. That makes you nothing. What is it with you? It's your family, right? Don't. It is, isn't it? I'm warning you, you little shit. You're just another type A asshole trying to save a bunch of dead people. This isn't the time for this. No, this is exactly the time for this. You listen to me. You mouth off about my family, and I will fucking end you! Jesus Christ, I'm so sick of this wounded warrior crap. Just pull over! I can't take this! What? Running away again? What a fucking shocker! In the end, still only care about yourself, right? And where were you when Sarita died, Kenny? Huh? Zaraz obok niej. I was there. I couldn't... God damn you, I love that woman! Who could love you? Look at you! You can't raise this kid! It's scared to death of you! This is crazy! Aha! Someone here is crazy, but it ain't me. You know the thing about... Wiesz co, Clementine, otwórz drzwi, wypierdzielamy stąd. Everyone talks about you behind your back because they're afraid of you. That ain't true! Mike? Bonnie? Sarita? Fucking liar, that ain't true! Everyone around you knows that sooner or later, they're gonna end up dead. Sarita knew it, I know it, and so does Clementine! I told you not to talk about my family. Fuck you. You fucking piece of shit. To nie jest dobry. Jesus. O, no, gratulacje. Idioci. You okay? I'm fine. How's AJ? He's fine. You sure? Yes. Clem, you all right? Yeah. Kenny, I'm... Wait, hold on. Go around. One of them might have diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. Got no choice. Musimy sprawdzić. Okay. Drive up closer. Anything happens, I'll try to meet you there. All right? If you're going, go now. Kenny. That fucking asshole. God. Zamknij się. I can't do this anymore. I'm serious, Clem. I tried, but I just can't. You're both losing it. Clem, everyone's like that around him. You know that. Clem, we could leave. Right now. Are you serious? What about AJ? Look, I know you're close to him, but Kenny would never let him go. This is our chance. Nie ma mowy. Nie. Don't you ever want to know what it's like to live your own life? Ha? Oczywiście. Why are they moving? They must not be cold enough yet. Fuck. Get us out of here. I don't know how to drive. See that pedal on the floor? Ty kurwa jesteś dorosła, ty powinnaś. Need for speed, kurwa. Niech to. Get out of there! The door is stuck!
O nie, no wypierdalaj. Dobrze, że mamy amunicję chociaż. Jane! Kurde, ta płynność mnie zabija. A tu kurde Jane postrzeliłem. Muszę uważać na to, w kogo celuję. To nie wygląda jak Jane. Ale nie będę marnował amunicji. Chociaż nie, pewnie muszę w nich strzelać, bo jak nie, to mnie zjedzą. Gdzie powinienem, kurde, iść? A, dobra. A? Dobra. Nie zwracać na siebie uwagi, nie zwracać na siebie uwagi. No tak, zapomniałem, że mogę chodzić szybciej w tej grze. Gdzie teraz doszliśmy? Ale pod dachem będzie przynajmniej widać, kto... To, co się znajduje pod dachem. Zjeżdżalnie, plac zabaw? Let's go. Mam nadzieję, że z Kennym i z Jane wszystko w porządku. Jane? No i z małym też. Kenny! You all right? Yeah. Where is he? Where's the kid? He's with her. You left him with her? To tak! Jane! Nie krzycz! Czy mi się zdaje, czy ona nie ma go? On... Nie mówcie mi, że dała zombiakom. Co? Okay. Just trust me, Clem. Do czego? Stay out of what? You have to trust me. Nie mówcie mi, że zaraz Mortal Kombat tu jakiś będzie. Jak to? Mówiłem Mortal Kombat! Dość, Clementine, to Shao Kahn i mówi, że... Staliśmy tylko my. Clem, stay back.
Don't you come near me, you son of a bitch. Kenny! Get the fuck off! Fuck you! Stop, please! Jakby to pomogło. Let go! Kolano, ramię. Wiecie co, pierdolę was, pozabijajcie się, mam was w dupie! Mogę w nóż strzelić? Ja pierdolę. Are you okay? Yeah. Wiesz co, Jane, pierdol się. Pójdę sobie sam. Wypierdalać ode mnie. Nie chcę z wami mieć nic wspólnego. I czemu, kurde, w brzuch, w ramię mogłaś mu strzelić? I let everyone down. No, it's my fault. No, no, you did what you had to. You don't ever have to apologize for that. We almost made it. We were close, weren't we? I thought I wanted this, asked for it, so many times. Now that it's happening, I'm scared. I'm afraid, Clem. It's okay, Kenny. You're going to see Kutch and Duck. You're going to see them again. Oh, you're always good for a smile. Ja pierdolę, łzy mi się kręcą w oczach. Co kurwa, zadowolona jesteś? O, żyje! Powiedzcie mi, że mogę ją porzucić. Że sam z tym dzieckiem pójdę gdzieś. Powiedzcie mi, że to jest opcja. W tym wypadku ja bym po prostu tak zrobił. Are you okay? He's alive. I understand if you're upset. AJ was never in any danger. Tak. Sprowokowałaś Kenny'ego. I just thought if you saw Kenny like that, you'd know we'd have to leave him. Kurwa!
I'm sorry. Upset. You're fucking crazy. How could you do this? I had to do it, Clem. You saw how he reacted. Gówno mnie to obchodzi! So you put AJ in danger and got my friend killed just to prove a point? It was a stupid... I should never have lied to you. But I thought it was the only way you'd see. Oh my god! Kenny, you have to forgive me. Please. Wypierdalaj. We can just leave all this... Zapomnieć! Please. Nigdzie z tobą nie pójdę. Clem. Spierdalaj! I did this for you. Tak, a ja prosiłam cię o to? Prosiłem raczej. Nie, ja chcę. Nie chcę ciebie w ogóle słyszeć. Spierdalaj! Ach, jak się cieszę, że to była prawdziwa opcja. Że mogę sam sobie pójść. Tak, no, kto teraz zajmie się dzieciakiem, nie? Ale kurwa... 9 dni później. Ale kurwa, to lepiej niż zostać z tymi... z tą psycholką. O, no, oczywiście. Zombie jak warzywa rosną na polach. Nie potrzebujemy nikogo innego. Jane miała rację od samego początku. Najlepiej być samym. Najlepiej samemu być. Proszę bardzo. Naznaczymy dzieciaka. Znakami wojny. I przed siebie. Pewnie, Clementine nikogo kurwa nie potrzebuje. I to koniec. Tak! Proszę Państwa, tak kończą się przygody Clementine. O mój Boże. Ja cię kręcę. No więc czas przedyskutować moje wybory. Szkoda, że kurde ten tekst po polsku nie jest. Tak więc no, ja i 58,6% graczy ochroniliśmy dziecko. No bo oczywiście my jesteśmy jedyną trzeźwo myślącą osobą w tym całym, tej całej grze, no nie? No bo kurde, do jasnej cholery. Jak można było Bachora zostawić samego w ten sposób? No, w sumie, wiadomo, no, wszyscy zaczynają strzelać wokół siebie, każdy myśli o, właściwie to o sobie. I ten. No i to, no jest to zrozumiałe, ale z drugiej strony, kurwa. Ja pierdolę. Dobra, więc tak. Ja i 33,3% graczy próbowaliśmy pomóc Luke'owi. Serio? Tak mało ludzi? Na serio? Kurde. No. No tak, no. To było niebezpieczne i lepiej, w sumie jak tak się zastanowię, to może i lepiej by było go osłaniać, ale z drugiej strony... Po prostu trzeba było spróbować w jakiś sposób mu pomóc. Clementine była lekka. Wiem, że to był kurwa fraps. Moment.
Okej, okay, już dwie klatki, jedna klatka na sekundę, to raczej niczego tutaj nie było widać, ale hej, nieważne. Więc tak, lojalność, więc ja i 80,9% graczy nie zapytało Majka o to, żebyśmy z nimi pojechali. No bo kurwa, jebane dwulicowcy, no. Myślałem, że wszyscy jesteśmy zgrani, wszyscy są ze sobą, między sobą mili. I ta scenka przy ognisku to też utwierdziła mnie w tym przekonaniu. Ale nie, te skurwysyny woleli sobie pójść sami, nic nikomu nie mówiąc. Oczywiście Ruskowi ufając, temu, który zaproponował najniebezpieczniejszy plan, czyli przejść przez lód, który zabił Luka. I no z drugiej strony, no tak, Kenny jest porywczy, raczej był, bo już padł, ale kurde, nie ma mowy, żeby żeby robić coś takiego całej grupie. Jak oni przecież sami krzyczeli, że trzeba wszyscy, musimy wszyscy być razem i tak dalej, o ile dobrze pamiętam. No i tak, czy zastrzeliłem Kennego? Ja i 50,9% zastrzeliliśmy, ale ja myślałem, że to strzelić oznacza strzelić w ramię, a nie zastrzelić. Ja chciałem go w jakiś sposób uspokoić, żeby ich rozdzielić i tak dalej, no nie, ale pierdolę, to nie udało się. No i ostatnie, ja i 25,7% graczy poszliśmy sami z Alvinem Juniorem. Wiecie co, szczerze powiem, mimo tego, że Kenny był trochę sfiksowany i no próbowałem ich jakoś rozdzielić, no nie, to Kenny też irracjonalnie działał, no nie, to naprawdę to co zrobiła Jane, ona przez nią, musiałem go zastrzelić i ona okłamała go, że dziecko nie żyje, a dobrze wiedziała, jak to będzie, no nie, i zresztą i po co ona to zrobiła, tylko po to, żeby pokazać, jaki z niego tyran, co? Niech wypierdala, wiecie co, ja zamiast być takiej toksycznej parze, wolałem po prostu pójść sam, tak jak to zrobiło 25,7% graczy, chociaż myślę, że ten ostatni wybór powinien być podzielony chyba na 3 segmenty, bo wiecie, ci, którzy poszli sami, ci, którzy poszli z Jane, chyba z Kennym, bo taki wybór też mógłby być. Chociaż z drugiej strony, gdyby Kenny tak się nie zachował, to ja bym chętnie z nim poszedł. No nie? No, ale tak czy siak, tak jak powiedziałem, Jane miała rację, najlepiej samemu siedzieć w tym wszystkim i tyle. Ach, Clementine to zarąbista dziewczyna, ona da sama sobie radę ze wszystkim. Mimo tego, że no dziecka jako tako, może z dzieckiem będzie trochę ciężko, ale pierdolę. Co, lepsze kurde, że lepiej, żeby dzieciak poszedł z nami, niż został z tymi zjebami. Tyle. Kontynuuj. Och, ja pierdolę. No dobra, dajcie mi muzyczkę końcową. Mam nadzieję, że będzie fajna. Okej, okay, więc tak się kończą przygody Clementine, proszę państwa. Mam nadzieję, że wam się podobało, więc to jest chyba najlepszy czas, żeby podsumować grę. Więc tak, sam nie wiem. To jest, no powiem, że to jest naprawdę bardzo dobra gra. To była naprawdę bardzo fajna przygoda od początku do końca, ale mam pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, brakowało mi segmentów gameplayowych. Takich, gdzie możemy sobie połazić ze wszystkimi, z nimi pogadać, zapoznać się lepiej. To moim zdaniem właśnie powodowało, że grupa z pierwszej części moim zdaniem była lepsza, ponieważ znaliśmy ich przeszłość, wiedzieliśmy, kim oni są, no nie, i tak dalej. I po prostu to było interesujące. Ja naprawdę chciałem tych wszystkich ludzi poznać, ale po prostu gra mi na to nie pozwoliła. Dobra, po drugie, głupie wybory, które nie miały żadnego sensu. Szczególnie chodzi mi tutaj o czwarty epizod z Arvo. No nie? Nie okradliśmy go wcale. Jane zabrała mu broń, a ten powiedział swoje, że go okradliśmy, więc pozabijajcie ich wszystkich albo weźcie zajeńców i torturujcie. Tak samo kurde z Rebeką. Tego nie zapomnę. Nie zostawię w cholerę. Zostaliśmy
Powiedziałem wszystkim, żebyśmy zostali kilka dni, a żeby, wiecie, żeby Rebeka odpoczęła i tak dalej, ale chuj, kurwa, w niczym to nie pomogło. I tak padła. I myślę, że w sumie widziałem też po przejściu czwartego epizodu, no nie, bo ja tam też od czasu do czasu też let's play'e oglądam, jak inni ludzie sobie poradzili z tym. I kurwa, nie wziąłem wody wcześniej, no nie? Powiedziałem Mike'owi, żeby zajął się Sarą i zapomniałem wziąć wody. Widziałem, że na innym let's play'u ktoś wziął wodę, ale i tak, i nawet i zaczekał te kilka dni, ale i tak Rebeka umarła z przemęczenia. Więc do jakiego, po jaką cholerę mieć te całe wybory, no nie? Skoro to tak wszystko się skończy. Więc tak, kolejna sprawa śmierci. Tak jak już wcześniej powiedziałem, miałem wrażenie, że większość postaci po prostu padła tylko dlatego, że ponieważ. Ponieważ musieli, kurde, parę postaci rozpierdzielić bez żadnego powodu, moim zdaniem. Śmierci w pierwszej części, moim zdaniem, miały o wiele większe znaczenie, były o wiele bardziej potężne, że tak powiem. Nie dość, że znaliśmy te postacie, to jeszcze i okoliczności tych śmierci w większości przypadków były lepsze, no nie były aż tak bardzo przypadkowe. Oczywiście nie mówię, że to, że gra miała przypadkowy, że ktoś zginął przypadkowo, no nie, to od razu gra jest do dupy, jeszcze tam trochę pogadam, sorry. No nie, no bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby w takich grach ludzie ginęli przez przypadek, ale kurde, żeby robić to aż tak bardzo, to moim zdaniem coś tutaj nie, coś tu jest nie tak. Ja miałem wrażenie, że tak jak powiedziałem, w większości przypadków postacie ginęły tylko dlatego, żeby były jakieś śmierci na epizod. A szkoda, bo ogólnie rzecz biorąc, co bym powiedział, gra naprawdę zapowiadała się bardzo dobrze. Pierwszy i drugi epizod były naprawdę świetne. Trzeci był okej. Czwarty już mech. A piąty to... No, poza ostatnim wyborem między Jane a Kenem, a pójściem samemu. I całe szczęście, że ten wybór nie był tylko i wyłącznie czarno-biały, że była też i opcja szarości, że tak powiem. Neutralności, no nie. To... piąty epizod naprawdę wypadał dość blado. Luke zginął bez żadnego powodu. Zombiaki też pojawiły się bez żadnego powodu, no bo zombie pojawiają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga. Od czasu, no nie wiem, bo jak wędrowaliśmy z Arwo, no nie, to może tam raz ten trup nas zaatakował i tak dalej, no nie musieliśmy wspomóc tam Kenego i ten. Ale tak poza tym to w tle... Żadnych zombiaków nigdy nie było, jak tak gadaliśmy wszyscy między sobą. Jak już, to może na końcu się pojawiały i mu musieliśmy spierdalać, albo pojawiały się wtedy, kiedy ktoś miał zginąć. Tak to kurde jest. No ale bądź co bądź, fajnie się grało w tą grę. Naprawdę. Więc tak, trzeci sezon wychodzi w tym miesiącu. Może już wyszedł, może jeszcze nie, zobaczymy. Ja nie mam pojęcia, nie śledzę za bardzo tego wszystkiego, ale tak. Trzeci sezon definitywnie chciałbym ograć na wizji, ale bo obawiam się, że mój komputer nie zniesie tej gry. Tak więc no, żebym zagrał w trzeci sezon, to muszą tak naprawdę zostać spełnione trzy warunki. Pierwszy z nich: albo muszę mieć lepszy sprzęt, albo gra nie może mieć wygórowanych wymagań, no bo bądźmy szczerzy, ten sezon, drugi ledwo, kurde, działał na moim kompie 15-16 klatek na sekundę podczas nagrywania, to coś strasznego, nie? Druga rzecz, musi wszystko zostać wydane. Ja nie chcę wszystkiego przychodzić po kolei, przejść jeden epizod i później czekać nie wiadomo ile, aż kolejny zostanie wydany. Ja wolę zrobić wszystko naraz. Po trzecie, chcę poczekać, aż wydadzą spolszczenie do trzeciego sezonu, ponieważ po angielsku nie chcę grać. No bo, jakby to powiedzieć, The Walking Dead to nie jest to samo jak Persona. Jak tutaj postacie gadają, to nie możesz zatrzymać dialogu, no nie, i tam, wiecie, tam napisy są, przetłumaczysz co jest i później po prostu wciskasz X
i mówią ludzie dalej. Nie, bo to jak gadają, to gadają normalnie, więc ciężko by mi było tłumaczyć to wszystko, co się dzieje, no nie? A tak po polsku to od razu mamy napisy i wszystko wiemy, co się dzieje. No tak więc, tak jak już powiedziałem, no trzeci sezon definitywnie zostanie ograny na tym kanale. Nie wiem kiedy, ale zostanie nagrany. Tak więc myślę, że przyszła pora już się pożegnać z The Walking Dead na razie. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że no ten let's play w całości był bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. To jest najważniejsze. Like, comment, subscribe i jeżeli na tym odcinku nie będzie 2 milionów łapek w górę i 15 milionów wyświetleń, to trzeciego kurde epizodu sezonu raczej nie będzie. Oczywiście, że żartuję, to jest, to jest niewykonalne. No ale dobra, to ja już będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że po raz kolejny wam się podobało. Te moje pożegnania są takie, że muszę wszystko powiedzieć po 15 razy, ale dobra. Trzeci sezon będzie, kiedy nie mam zielonego pojęcia, ale będzie, więc myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie wrzeszczeć za to, że poszedłem sam z dzieciakiem. Dobra. No to widzimy się w następnym let's playu albo w jakimś innym filmiku, chociażby na głównym kanale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Naprawdę trzymam kciuki za to, że wam przypadło do gustu te moje wypociny. Już nie będę przedłużał, bo zaraz gra tutaj się znudzi. Okej, to ja lecę. Widzimy się w Personie 3 albo w innym let's playu, w Silent Hillu 3 w sumie też, bo muszę też skończyć to. O kurwa, fraps! No dobra, to już znak, że muszę kończyć po prostu. Dobra, widzimy się kiedyś tam w następnym filmiku. Czy to na głównym kanale, czy to na kanale gameplayowym. Na razie wszystkim. Chcę wyjść do pulpitu.